Znajdujemy się właśnie w auli UMK, gdzie swój koncert zagra dzisiaj Marcin Pawbic-Pawłowski. Jest to premierowy koncert Pawbic Out. Zobaczymy, co będzie się tutaj dzisiaj działo. Ty wiesz, że jest tak, ty wiesz, że jest tak. Kto ci spali, to mój Pawbic Orkiestra. Ty wiesz, że jest tak. Kto ci spali, to głośne. Ty wiesz, że jest tak, ty wiesz, że jest tak. Premierowy koncert płyty Out, zróbcie wielki hałas Pawbic Orkiestra. Niesamowite, nietuzinkowe wydarzenie. I tak, słuchajcie, ja nazywam się Tetris i jeszcze do was wrócę. Peace. Tutaj jest mieszanka niesamowita, to jest miszmasz, tygiel różnych wykonawców i też ci wykonawcy przyciągają swoich entuzjastów, więc jakby mamy naprawdę przeróżnych ludzi, dla których tym bardziej może to być jeszcze nowum, ale mamy przede wszystkim ludzi, wiesz, mamy przede wszystkim ludzi, a tak jak mówiłem na scenie, Pawbic i nie tylko Pawbic, bo wszyscy, którzy tu są, zawsze chcieliby, żeby koncert był czymś więcej. A szczególnie, kiedy my przynosimy pierwiastek hip-hopowy, który natywnie jest nacechowany interakcją z człowiekiem. Nie jest to tworzenie muzyki po prostu na scenie i zagraniem od tak sobie. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Natalia Grosiak. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Jak pracowało się z Pawbicem? Bardzo łatwo, bezproblemowo i szybko. Naciskał też na to, żeby poznać artystów, z którymi będzie współpracował, więc od jakiej strony on dał się poznać jako człowiek? To jest człowiek dusza i bardzo dobry człowiek. Ja go jeszcze dobrze nie znam, bo się widzimy drugi raz, ale bije od niego bardzo pozytywna energia. To taka energia dobra. Kolaboracje to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz, bo możesz wejść trochę w skórę osoby, która też robi muzykę, trochę się czegoś nauczyć, stworzyć coś nowego. W momencie, kiedy robisz sam muzę, jest ograniczenie się do swojego własnego małego świata, nie? I w momencie, kiedy ktoś wchodzi ci z innym pomysłem na świat, bo to trochę są inne kosmosy zawsze, to nagle ci się otwiera jakaś klepka w mózgu, jakaś w sercu i zaczynasz robić nowe rzeczy. Więc dla mnie to jest też jakaś tak opcja nauki, ale też sposobności na to, żeby coś się nowego stworzyło w ogóle. A co ty wyniosłeś dla siebie z tego nowego świata? Pawbic wcześniej dużo funkcjonował w świecie hip-hopowym i też jakby sposób jego myślenia jest jakby trochę wzięty z tamtego poprzedniego życia, chociaż i tak dalej w tym funkcjonuje. Ja wychodzę bardziej z takiej muzycznej sfery, instrumentalnej, więc wiesz, takie samplowe myślenie, bardziej nowoczesne. Ja też zacząłem to robić i widzę dla siebie progres. W momencie, kiedy współpracuję z takimi muzykami, to wydaje mi się, że wiesz, teraz świat w ogóle jest tak, że muzyka jest taka, że bardzo samplowa i robiona w ten sposób. U Marcina zawsze się gra elegancko, granie z orkiestrą to nie jest to, co ja robię na co dzień, czyli co każdy weekend. Tym bardziej zawsze się cieszę, jak mogę sobie zagrać z żywym bendem za plecami. Zresztą się chyba podobało, mam nadzieję, więc... No właśnie, z Marcinem grasz już nie pierwszy raz, bo byłeś też na jego pierwszej płycie, więc powiedz, od jakiej strony dał się poznać jako artysta? Wiesz co, bardzo dobrze nam się razem współpracuje. Nie mamy jakichś takich zażyłych, bliskich relacji, to są relacje przy okazji jakichś projektów, natomiast profesjonalnie, życzliwie i konkretnie, czyli tak jak lubię. Powiedzieć.
powiedział, że granie z bandem na żywo jest dla rapera czymś wyjątkowym. Jakie emocje ty odczuwałeś i czy dla ciebie też to jest coś innego? Oczywiście, że tak. Abstrahując od tego, że uwielbiam grać z Pawbicem, wielokrotnie grałem też z orkiestrą. To jest w ogóle rewelacja, ale ja opowiem o graniu z bandem jakby swojego całego materiału. Miałem okazję tak zrobić w Płocku na tym największym hip-hopowym festiwalu. Grałem z perkusją, z klawiszem, z gitarą basową, gitarą elektryczną i z DJ-em i z hypemanem. 7 osób. Pierwszy raz miałem okazję tak grać. Kiedyś graliśmy w takich opcjach, że tylko perkusja i gitara basowa, a w 7 osób zagranie całego swojego materiału to jest rewelacyjna rzecz. Tutaj mogę jedynie zagrać 1, 2, 3 numery i tak zawsze I'm having fun. Świeżo po swoim występie jest też Polarize. Wszyscy przekonują, że Marcin nie musiał ich długo przekonywać do swojego projektu. Jak było z tobą i co ma w sobie takiego, że szybko przekonuje do siebie i publiczność, i artystów? No ja pamiętam, że dostałam propozycję utworu i od razu mi się spodobał, więc jakby bardzo szybko powstał. Także no też nie musiał mnie długo namawiać. Po prostu to się wydarzyło i strasznie się cieszę, bo to bardzo fajna przygoda. To musi być tak, Toru, jak się bawicie? Okej, okay, robisz. Nie, ja się uczę od raperów charyzmy, słuchaj. Marcin jest producentem i tu ma właśnie tą dowolność. W sumie wszyscy mamy dowolność, bo jako artyści możemy w sumie robić co chcemy i o to chodzi. Ale no on po prostu fajnie, że nie zamyka się w jakiejś szufladce, bo został na chwilę jakby zaszufladkowany jako producent, który robi bity dla hip-hopowców, a on jakby bardzo odważnie z tego ucieka, ryzykując, bo czasami jakby jak się odzyskuje jakąś tam popularność, a on zyskał dużą przez to, że pracował z hip-hopowcami, a gdzieś tam jest to taka silna kolektywa, jest dużo ludzi, którzy kupują płyty, przychodzą na koncerty i nagle taka zmiana na płytę, gdzie on zaprasza niszowych, umówmy się, jednak obok też dużych artystów, no bo jest też Ania Dąbrowska, ale są też młodzi jacyś tam artyści, którzy wyszli dopiero z pierwszą płytą czy coś, więc jest to duża odwaga i jakby to mi się podoba u Marcina, że też on się nie boi tego miksu. Odejście Marcina od rapu to jest bardziej strata dla świata hip-hopu, czy bardziej pozytyw dla niego jako artysty? Myślę, że to nie jest strata, bo jakby i tak na koncertach pojawiają się ci artyści i tak jak dzisiaj zresztą są niespodzianki. Jest też taki miks, że na przykład ja jako powiedzmy no, wokalistka po prostu z tej innej grupy jestem zetknięta z VNM-em, co też dla mnie jest fajne, bo bardzo się polubiliśmy też prywatnie, więc dla nas też to jest ciekawe wyjście spoza jakby tej strefy komfortu lub zrobienie czegoś, czego byśmy może sami nie zrobili, nie wpadli na to, żeby, nie wiem, zaprosić właśnie akurat VNM, a nagle jakby jestem tutaj, znaczy no, nie zmuszona, ale zostałam zaproszona i się zgodziłam i nagle okazuje się, że jest super chemia i to jest bardzo fajne dla nas. Ktokolwiek z was, jeśli potrafi wziąć udział w czymś nietuzinkowym, nieprzeciętnym i tym, o czym ten gość marzył pewnie od dzieciaka, to podejdźcie bliżej tutaj, chodźcie. Zobacz Pawbic, zobaczcie wszyscy i wszyscy, którzy wyglądają tam z backstage'u, bo tam wszyscy artyści stoją. Co się dzieje? Zwariował. I chciałem wam powiedzieć jedno, że z ludźmi takimi, którzy pojawiają się tutaj na scenie, w tym całym przekroju, z ludźmi takimi, którzy przychodzą, potrafią przyjść, otworzyć się. Dobra, bo tam zostaliście, ale też was kocham. Że ten świat można zmieniać, żeby to nie były czcze słowa. Że to może się wydarzać, że muzyka może zostawiać coś i może żyć. Więc przeżyjmy to. Let's do it. Okay? Wszyscy łapy w górę! Wszystkie nas samego rady. To nie skacze, ten nie wiadomo co. Storunia! Pamiętam i z piaską nic
hajs pożyczyć. Odbita piłka, piłka gada, ludzie podziałaś ambicja. Patrzą na mnie, jakbym gadał do nich szyfreniach. Kręcę majstrem stąd, ulicę blokiem. Ale jestem pod wrażeniem tego, co zrobiłeś. Ale ja będę jak Robert Lewandowski. Powiem, że cała drużyna tutaj zasługuje na uznanie. Może przed chwilą bramka była efektowna, ale... Właśnie chciałem zapytać, czy ty zobaczyłeś ten lepszy świat? Wiesz co, sinusoidalnie widuję ten lepszy, widuję ten gorszy. Chciałbym widzieć ujednolicony, a z drugiej strony wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby może był ujednolicony, to nie rodziłyby się pewne artystyczne pomysły i potrzeby do tego, żeby mówić, że chciałbym widzieć lepszy. Ile dać tym fanom, niektórzy chcą mnie na własność. Kocham ludzi, ale przez to kłóci się prywatność. Imponuję im, że płytę w radio grają dziś. Chciałem wyjść im do kłótu, a tu olaj są dziś. Ludzie potrafią być na tam, czyli w tym chyba. Właśnie mi się rapę, nie wiem, jak od rana daję chyba. Nie będę szczerze nawet jak nie odprawię z nikiem to. Don't you ever take my kindness for weakness. Wszyscy! Chciałbym widzieć wszystko ręce w górę. Chociaż widzę was. Powiedz jak wiele. Ktoś musi spróbować mówić w ten sposób i próbować ludzi, wiesz, stworzyć coś więcej. Więc jakby mamy ogromną radochę z tego, że możemy tutaj wspólnymi siłami starać się zrobić coś więcej niż koncert. Sam się trochę wzruszyłem, znaczy wzruszyłem na początku, aż się troszkę język poplątał, po prostu niesamowite to jest, że ludzie tutaj, że jest ta reakcja, wiesz, to czuć, że ta muzyka tu żyje, świetnie, naprawdę. Chciał więcej ode mnie niż ja od niego i to ono uczniło mnie tym, czym jestem i wiesz, że prędzej zdechnę w zadowolę się nic mi odepnę krzyż. Ze mną chyba największa niespodzianka tego koncertu. Bisz, witam. Witam. Chyba ciebie jako jedynego zapytam o odczucia, które towarzyszyły ci, kiedy występowałeś tutaj na scenie na żywo, bo twoja obecność z pewnością była dla słuchaczy zaskoczeniem. No tak, kurczę, mega było zagrać z Marcinem ten numer razem przy okazji premiery nowej płyty. Super publiczność, dla mnie duże emocje, bo byłem tu na próbach od wczesnych godzin i czekałem, zagraliśmy, to był ostatni numer dzisiejszego wieczoru, więc te emocje utrzymywały się przez cały dzień, a teraz jest taki oddech i super. Jestem zgodny z czasem, nie miejscem, każda sekunda znajduje mnie gdzie indziej. Ramiona otwarte, mam tylko przestrzeń i tylko jej tańce czekają, aż przyjdę koniec. A wszystko co minione w momencie wyboru zasypia się jak blizna przyszłość. Jest mostem, który płonie przyszłość, to wolność, świadoma panicja. Koncert Puppets Out już za nami. Ze mną jest Marcin, główny organizator zamieszania. Cześć. Cześć. Dzień dobry. To dwa pytania tylko. Rozmawialiśmy o twoich fanach, którzy są, jak mówisz, świadomi, którzy tutaj chyba dzisiaj pokazali tę klasę i to tę całą energię, o której rozmawialiśmy wcześniej. Rewelacja. To znaczy, wszyscy zawsze mówią, że się nie spodziewali, ale ja naprawdę się nie spodziewałem tego, co tutaj się stało i zarówno ta energia, która przyszła od ludzi, jak i artystów, którzy byli z taką siłą przekonywania nawet to, że ludzie zeszli tutaj. To powiem ci szczerze, że łzy napływały do oczu i to kilka razy w ciągu tego koncertu. I ta idea połączenia Bydgoszczy i Torunia jak najbardziej udana? Myślę, że bardzo udana. Myślę, że parę żartów weszło takich głębokich, ale fajnych. Bardzo mi się podobało i ja myślę, że się bawiłem tak samo. Jeżeli chociaż w połowie tak dobrze, jak ja bawiła się publiczność, to jestem spełniony naprawdę. Okay, dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. To tym samym koniec z wojną polsko-polską. Już teraz tylko Bydgoszcz.